Także udało mi się zdobyć Nikona P1000. Rozpocząłem fotografowanie orbity okołoziemskiej, obiektów na niej. Obiekty z Ziemi wyglądają jak punkty świetliste. Na powiększeniach wyglądają też jako punkty lub jako po prostu jakieś kształty. I na tych kształtach właśnie się będziemy koncentrować tutaj. Niektóre obiekty mogą być satelitami, niektóre jakimiś śmieciami kosmicznymi, inne może jakieś UFO. Nie będę tego precyzował dokładnie, bo sam nie wiem. Wiadomo, jakość nie będzie jakaś super, no bo to wiadomo, są setki kilometrów na małe obiekty, ale po prostu jakieś kształty widać. Także pierwszy obiekt tutaj to prawdopodobnie człon rakiety. Leciał z południa na północ. Świecił jasno, następnego dnia mniej więcej o tej porze właśnie człon rakiety leciał. Także podejrzewam, że to jakiś fragment rakiety. I właśnie też tak kształtem go przypomina. Kolejny obiekt. Tu nie wiemy, co to jest. Ma taki dziwny kształt, taki jest. Jakieś ząbkowane coś. Spróbujemy to rozjaśnić trochę. Już jest słaba jakość, znaczy jasność. Trochę go rozjaśnię. Ciężko powiedzieć. Jakaś taka linia, jakieś tam ząbki wystają. Kolejny obiekt. Tu jest jakby litera V. Też słabo widać. Rozjaśnimy trochę. No, jakby w kształcie litery V coś tam było. Niektóre są słabo widoczne, niektóre lepiej. Tu mamy kolejny obiekt. No, tu mamy na przykład jakieś dwa obiekty prawdopodobnie, albo coś dłuższego i z przodu jaśniejsze. Tu jasny punkt, tu jasny punkt. Rozjaśnimy trochę. No, niewiele to dało, ale widać po prostu coś innego niż tylko punkt świetlisty. Tu następny punkcik. No tu nie widać zbytnio, ale jakiś kolor się złapał, zielonego czegoś, także. Następny. No ten jest dziwny. Mi trochę przypomina jakby asteroidę. Z punktami jasnymi. Tu jakby punkt jasny, tu jasny, tu jasny. Trochę to rozjaśnimy. No, ciężko powiedzieć, co to jest. Tu mam w sumie nawet, spróbowałem go opracować trochę. Teraz pokażę. Tu znajdę. Tutaj. Tak go trochę rozjaśniłem. Także ma dziwny kształt. Nie wiem, co to może być. Lecimy dalej. Tu też coś podłużnego. Kolejny. No tu też jakieś takie skrzydełka, jakby coś było, może satelita. Następny. To też jakiś taki nietypowy kształt. Jakby trzy miejsca jasne, punkt, 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 na czymś okrągłym. To rozjaśnimy.
rozjaśnia na drugim monitorze. Za chwilę to potrwa. No ale to też mi niewiele dało. Ale jakby taka jakby kulka i trzy jasne punkty na niej. Następny. No tutaj to może jakiś kawałek śmiecia kosmicznego, jakaś blacha lecąca, nie wiadomo. Następne samo jest to ciekawe, że w ogóle da się takie coś łapać. Tutaj też coś. I tu mamy jakby punkt na górze, tutaj coś wystaje. Rozjaśnimy to. No, nie widać konkretnie, ale coś tam jest. Dalej. Tu też jakiś taki nietypowy kształt. No to już w ogóle jest dziwne. Takie nietypowe. Następny. No ten jest ciekawy. Bo tu mamy jakby taki obiekt złożony z trzech śmigieł. Coś w tym rodzaju. I w zeszłych latach, jak fotografowałem podobnie orbitę Sony A7S, to właśnie złapałem też takie obiekty w kształcie śmigła. To było 2018 rok. Też takie dłuższe były niektóre, różne kształty. Także Nikon P900 tym fotografowałem. To właśnie też był zdolny łapać te kształty na orbicie. Tu mamy takie śmigło, no i tu też mamy takie jakieś śmigło, które wyszło. Tu mamy te śmigło chyba z 2018 rok, gdzie jest września, a tu mamy wcześniej, z marca 2017. Czyli podobna sprawa. Podobna sprawa, już trzecie takie zdjęcie, które się powtarza. No i lecimy dalej. No tutaj też taki dość ciekawy kształt. Z jakimś żółtym punktem na środku. Dalej. To nie wiadomo, czy to jest jakiś taki typowy kształt. Tu też coś niesprecyzowanego. Rozjaśnimy. No nie wiadomo. Dalej. I też takie coś nietypowego. Z jakimiś otworami jakby. Trzema otworami, tu otwór, tu otwór, tu otwór, na czymś jakby okrągłym. Dalej to jest ciekawe zdjęcie. Takie w miarę jakby coś po prostu skrzydlate. Też coś podłużniejszego. Dwa punkty, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. I tu chyba też takie właśnie coś podłużnego. A tu mamy te skrzydlate, ale chyba wyraźniejszy
obraz, czyli skrzydła jakby z tyłu i z przodu. Przypomina to ogólnie jakąś rakietę wystrzeloną, ale raczej nad Polską to chyba nie było takiej rakiety, mi się wydaje. No, to jest taki nietypowy kształt. Choć kto tam wie. Kolejny obiekt. No, też nie wiem, co to jest. To wyjaśnimy. Jakieś coś tam było. No, ten jest ciekawy, bo ten ma tak jakby takie wystające, takie łodygi. Może jak będzie więcej takich zdjęć zrobionych, to się potem wyjaśni mniej więcej, co to mogło być. No i tutaj tak jakby coś wystaje, jakby obiekt, no i takie coś wystające z niego w górę. Kolejny. No ten też tak wygląda jak jakaś kostka, czy coś takiego. To wyjaśnimy. Jakaś taka kwadratowa kostka z jakimiś jakby zgłębieniami, czy coś. Kolejny. Ten też jest taki dość ciekawy. Jakby coś ze skrzydłami. No jakby takie właśnie trzon i trzy jakby odstające takie żagle czy coś. To jest też chyba ten w innym ułożeniu. Dalej. Ten też jakiś tak z czymś. Kolejny taki dość nietypowy. Jakaś taka kula, czyli wystającym. Ten też taki nietypowy kształt. No i ten jest ciekawy, też taki dziwny kształt, jakby coś i jakby z dwoma otworami, jeszcze widać trochę kolor niebieski. Nie wiem. To niewyraźnie, a jeszcze od podłużnego. Tu też jakaś formacja. Może dwa obiekty obok siebie, lub jeden z jakąś, z czymś tam. No, ten też taki niewyraźny. Ten też taki jakby coś tutaj mu wystawało, jakby taki z tyłu coś. Nie wiem, czy to wiecznie coś da, chyba nic. No trochę. Coś tam było, no. Tu też coś podłużnego.
podobnie, też jakaś dziwna konstrukcja. Też bardziej tu przypomina muchę z dwoma skrzydłami, no a to długobieg na orbicie. No i świecił, także metalowe coś. Prawdopodobnie. Dalej. No i pewnie sporo tego jest. Także tu kolejny taki jakiś przedłużony. Następne coś. Też ciężko powiedzieć, co to jest. Ale może większa ilość zdjęć podobnych. Później to ujawni. Coś konkretnego też było, bo tu jasny punkt, no jakaś taka konstrukcja ciemniejsza. Tutaj taki słabo widoczny też jakiś. Coś przypomina jakby skorupę żółwia. Teraz to rozjaśnię. No. Takie eliptyczne coś z ciemniejszymi punktami na powierzchni. To nie wiem, czy coś jest. Też coś jest, ale bardzo ciemne i pewnie słabo widoczne. Rozjaśnię to. No słabo widoczne, ale też coś konkretnego, jakiś kształt tam był. A tu satelita się rozjaśnił i panele słoneczne, znaczy promienie słońca odbiły się od paneli słonecznych. I to wszystko z tych zdjęć. Także najlepiej fotografować, jeśli ktoś fotografuje Nikonem P1000 przy ogniskowej 2200, bo przy wyższej ogniskowej ciężko w ogóle złapać te obiekty i najlepiej fotografować te obiekty, które są bardzo jasne na niebie, właśnie błyszczą, jasno świecą, bo wtedy jest szansa złapania powierzchni ich. Przy mniejszych obiektach, ciemniejszych jest to właśnie cięższe i wychodzą albo punktowo, albo właśnie niewyraźnie. Także w kolejnych częściach pokażę kolejne rzeczy, które złapałem tym aparatem na orbicie. Aha, no i jeszcze jeden obiekt, którego kształt się dało złapać. Prawdopodobnie jakiś satelita. Tu mamy właśnie trzon obiektu najwyraźniej, a tu jakiś zarys paneli słonecznych. Niemniej widać kształt. Także zobaczymy, co na kolejnych ujęciach będzie.